Uwaga! Zaczęła się transformacja Rafała Trzaskowskiego. Zaczęła mu przeszkadzać komunistyczna oprawa kibiców Omoni Nikozja. Mimo że przywrócił w Warszawie Aleję Armii Ludowej i blisko współpracował z Jolantą Lange Welgon-Tarczyk, groźną płatną agentką SB, zamieszaną w morderstwo księdza Blachnickiego. Nagle pojawił się w kole gospodyń wiejskich, ale szefowa jego kampanii musiała zmuszać panie do zabawy z Trzaskowskim. Nagle stał się zwolennikiem CPK, mimo że jeszcze niedawno wolał lotnisko w Berlinie. Czyli w ogóle nie budować centralnego portu komunikacyjnego? Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu 2 lat lotnisko w Berlinie. Nie daj się nabrać.